Cześć, nazywam się Robert Bielski, jestem makijażystą. W mojej pracy bardzo ważna jest dla mnie jakość kosmetyków. Właśnie jakość pozwala czuć mi się pewnie. Dlatego od 14 lat współpracuję z marką Mary Kay, której kosmetyki pozwalają wydobyć naturalne piękno kobiet. Tym razem pokażę Wam, jak przygotować makijaż wieczorowy, taki, który wykorzystacie na sylwestrową noc bądź wyjątkowy, szalony, karnawałowy wieczór. Najpierw nałożę bazę pod makijaż. Ona sprawi, że makijaż ten będzie utrzymywał się bardzo długo. Nakładam podkład kryjący. Jest w postaci gęstego kremu. Przy tak gęstej konsystencji podkładu najlepsza do aplikacji jest gąbeczka, która pozwoli równomiernie rozprowadzić podkład. Do konturowania użyję tego samego podkładu, natomiast będzie on 2-3 tony ciemniejszy. Zaaplikuję go pod kością policzkową, na linii żuchwy, odrobinę na brodę i na linii czoła. Bardzo dokładnie wklepujemy granice połączenia ciemnego podkładu z jasnym, aby były one bardzo łagodne. Ciemny podkład do konturowania nałożę również tutaj na boki nosa, aż takim przeciągnięciem tej linii do brwi. No i również tutaj końcówkę nosa wyciemnię. Puder brązujący nałożę na policzki, dokładnie pod kością policzkową, aby kości stały się jeszcze bardziej wypukłe. Czarną konturówką obrysuję oko wokół. Staram się dokładnie wprowadzić kredkę między rzęsy. To spowoduje, że rzęsy będą wyglądały na o wiele bardziej gęste. Ważne jest, aby linię rzęs wyprowadzić dokładnie tak jak w tym miejscu, w którym ona się znajduje. Zazwyczaj prowadzimy tę linię ku końcowi brwi. Pędzelkiem do rozcierania rozetrę teraz tę kreskę. Efekt roztarcia powoduje, że makijaż jest o wiele bardziej lżejszy. To samo zrobię na dolnej linii rzęsy, czyli na linii wody nałożę kredkę, którą również rozetrę. Roztarcie kreski zapobiegnie zmniejszeniu oka. W nadchodzącym sezonie mega modne jest srebro, więc ja też z niego skorzystam. Chciałbym, aby oczy były bardzo błyszczące, dlatego pamiętajcie, żebyście aplikując cień wykonywały taki ruch wklepujący, tak jakbyście chciały przykleić ten cień do powieki. To samo robię z dolną linią rzęsy. Na całej jej długości od wewnątrz do zewnątrz aplikuję cień. Najjaśniejszy odcień z zestawu czterech cieni nałożę wewnętrzne kąciki oka. Maskara Lash Intensity, która zwiększa objętość rzęs o 200%. Maskarę umieszczę głównie na nasadzie rzęs, czyli bardzo blisko oka. Tusz nakładam również na dolną linię rzęs, to powoduje, że oczy są jeszcze większe. Podkreślę teraz brwi, używając koloru zbliżonego do naturalnego. Jasnym korektorem rozświetlę miejsce pod oczami, trochę na kształt takiego trójkąta schodzącego się tutaj w załamanie kącika nosa. Konturówką o ton jaśniejszą od koloru szminki wypełniam usta. Pędzelkiem do ust rozcieram konturówkę. Teraz nałożę super nowoczesną i modną matową szminkę. Szminka ta zawiera specjalne niebieskie pigmenty, które sprawiają, że zęby stają się bielsze.